Witam serdecznie na spotkaniu poświęconym postaci Wincentego Witosa i publikacjom Instytutu Pamięci Narodowej, które ostatnio wyszły związane z tą postacią. Mamy wśród nas kilku gości, których w tym momencie wymienię. Pana Marka Sztajndla, wnuka Wincentego Witosa. Pana Ryszarda Ochwata, z przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. I kierownika tegoż muzeum, a jednocześnie współautora komiksu jednej z tej publikacji, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, pana Janusza Skickiego. Witam serdecznie. Są z nami współautorzy albumu, który jest pretekstem do dzisiejszej rozmowy, pan Marcin Bereza. Marcin Bukała. Przepraszam, pan Marcin Bukała i pan Tomasz Bereza z oddziału IPN w Rzeszowie. No i jest z nami zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pan Mateusz Szpytma. I bardzo proszę najpierw o zabranie głosu pana prezesa. Szanowni Państwo, kilka dni temu obchodziliśmy 149. rocznicę urodzin trzykrotnego premiera Rzeczypospolitej, jednego z liderów ruchu ludowego, największego lidera ruchu ludowego, Wincentego Witosa. Jakby się mogło wydawać, cóż to 149. rocznica. Ale tak jak wspomniałem, mamy do czynienia z zdecydowanie nieprzeciętną osobą, która w roku 1920 w walny sposób przyczyniła się do tego, że Polska uratowała swoją niepodległość. Bardzo cieszę, że chociaż to nie jest okrągła rocznica, że się dzisiaj spotykamy i że też mamy dwie publikacje, dwie ważne publikacje. To drugie wydanie albumu o Wincentym Witosie. Tutaj dwóch autorów jest z nami. Trzeci autor to Michał Kalisz. Ja przypomnę, że ta publikacja powstała jeszcze w roku 2010 jako pierwsze wydanie, a jej inicjatorem był świętej pamięci były dyrektor tego oddziału oraz były prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan profesor Janusz Kurtyka. I cieszymy się także z tej inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa, aby IPN był współwydawcą albumu. Cieszymy się, że Państwo darzą nas tym zaufaniem i mamy nadzieję, jestem pewny w ogóle, że ta współpraca będzie kontynuowana. Ona jest kontynuowana. Chciałem Państwu powiedzieć, że właśnie we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Wincentego Witosa wydajemy dzieła zbiorowe tegoż wielkiego polityka i na 150. rocznicę jego urodzin mam nadzieję, że tu się ponownie spotkamy i będziemy mieli promocję tejże znakomitej publikacji. Chciałem też powiedzieć kilka słów o tym, którego dzisiaj Wigilię urodzin mają. Dzisiaj 26 stycznia, to są rocznica urodzin Stanisława Mierzwy. Osoby, która była jednym z najbliższych współpracowników Wincentego Witosa w ostatnich latach jego życia i której spuściznę też Instytut Pamięci Narodowej między innymi posiada. Dowiedziałem się, że w październiku otrzymaliśmy od syna Wojciecha, któremu bardzo dziękuję, który, przepraszam, że nie może być z nami, otrzymaliśmy grypsy, listy Stanisława Mierzwy do rodziny. To bardzo ważne dokumentów z tych czasów komunistycznych. I cóż, Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem, Instytut Pamięci Narodowej pamiętał o wszystkich ruchach politycznych, które przyczyniły się do tego, że Polska się odrodziła w roku 1918. Pamiętamy więc o ruchu ludowym. Będziemy też w tym roku wspierać budowę jednego z pomników Wincentego Witosa w województwie
Łódzkim, a dzisiaj chciałem, wyrażając radość z obecności prawnuka Wincentego Witosa na tej sali, chciałbym wręczyć panu Markowi to drugie wydanie tego dzieła. Towarzystwo przeciął Muzeum Wincentego Witosa, już ten egzemplarz otrzymało na zaduszkach witosowskich. Pozwólcie, że teraz to uczynię wobec rodziny, wobec pana Marka. Dziękuję bardzo państwu. Dziękuję bardzo. No, bardzo się cieszę, że jest drugie wydanie tej publikacji. No trudno to nawet powiedzieć o publikacji, to jest po prostu wielkie tomiszcze. No, mogę powiedzieć jeszcze tyle z podziękowaniem dla autorów i oczywiście dla Instytutu Pamięci Narodowej, że to poprzednie wydanie tutaj, no, rodzina się zaopatrzyła w kilkanaście tych egzemplarzy i już żadnego nie ma. Po prostu przy różnych okazjach dla różnych osób, dla sympatyków ruchu ludowego, no, jeszcze świętej pamięci moja mama wręczała te albumy i za każdym razem, no, cieszyły się one naprawdę wielkim uznaniem, bo strona edytorska tego jest naprawdę wspaniała. To zresztą, no, nie trzeba przekonywać, każdy, kto weźmie to do ręki, no to naprawdę jest zdumiony, że można było w ten sposób przedstawić bardzo, no, merytoryczny tekst, a jednocześnie wspaniałe zdjęcia, które ten tekst bardzo świetnie ilustrują. Także jeszcze raz bardzo dziękuję, cieszę się, że jest to drugie wydanie, no i będę tam to miał w swojej własnej bibliotece, a myślę, że też to drugie wydanie będzie się cieszyło zainteresowaniem. Tak, no, to jest tak, powiem szanowni państwo, że mimo że minęło 12 lat od pierwszego wydania, to nieskromnie powiem, że nie ma lepszego albumu, nie pojawił się w tym czasie, ale to jest też zasługa i chciałbym też podziękować wszystkim instytucjom, które udostępniły nam materiały. To jest Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa i to jest Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Także mają tutaj wkład bardzo wiele środowisk w tą książkę i bardzo się cieszę, że się podoba, a jeśli to słyszymy z ust rodziny, to tym bardziej. Dziękuję bardzo. Najpierw z autorami, współautorami albumu chwilę porozmawiamy o kilku aspektach z życia politycznego Wincentego Witosa, a później mam nadzieję, że znajdziemy też czas na ewentualne pytania z państwa strony. Pan prezes już wspomniał o głównych pretekstach do dzisiejszego spotkania, a więc i rocznica urodzin, i te dwie publikacje. To spotkanie odbywa się w Krakowie i to też jest nieprzypadkowe. Tu w Małopolsce są Wierzchosławice, kolebka Witosa i Ruchu Ludowego. Tutaj zawsze był silny ośrodek Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast, tej rodziny politycznej. Tutaj Witos stał na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Wiele było takich ważnych momentów w tej drodze politycznej, które w Krakowie się miały miejsce. Też możemy wspomnieć, że na ulicy, którą mamy za oknami, odbyły się w 1923 roku wydarzenia, które doprowadziły do upadku drugiego rządu Witosa. Niedaleko w Starym Teatrze miał miejsce w 30 roku Kongres Obrony Praw, Wolności i Ludu, który też w jakiejś mierze przyczynił się do późniejszego aresztowania i dalszych szykan wobec Wincentego Witosa. Tu w końcu w Krakowie zmarł, tu na rynku w Bazylice Mariackiej, później na samym rynku odbywały się uroczystości pogrzebowe i stąd później wyruszył ten słynny kondukt pogrzebowy aż do rodzinnych Wierzchosławic. I proszę państwa, nazwaliśmy sobie to spotkanie o Polskę prawdziwie ludową. Ten przymiotnik ludowa został zawłaszczony i trochę zohydzony przez poprzedni reżim. Polska ludowa, wojsko ludowe, sprawiedliwość ludowa źle się nam kojarzą. I szkoda, bo geneza była zupełnie inna i znaczenie oryginalne jest zupełnie inne. No ci ludzie, którzy naprawdę walczyli o Polskę ludową, taką, która by doceniła i pozwoliła na pełną realizację warstw chłopskich, warstw ludowych. Tacy ludzie byli prześladowani przez reżim, na co wskazuje i przykład
wspomnianego tutaj Stanisława Mierzwy, krakowskiego przecież adwokata, jednego z 16 sądzonych w Moskwie, czy już w radykalnej bardziej wersji Polski Ludowej Narcyza Wiatra za wojnę, zamordowanego niedaleko na krakowskich Plantach. To byli ludzie, którzy mieli budować Polskę Ludową. Termin ten przejęła, ukradła, zawłaszczyła władza komunistyczna. W istocie o los warstwy chłopskiej polskiej wsi, no nie bardzo się troszcząc. Więc o tym, jaki był pomysł na Polskę Ludową, jaki był pomysł ruchu ludowego na ustrój państwowego państwo, no o tym też sobie będziemy rozmawiać. Ale najpierw spytałbym naszych gości, współautorów albumu, o sam początek. Jak to się stało, że Wincenty Witos z ubogiej wiejskiej rodziny w Wierzchosławicach pod Tarnowem znalazł się nagle w elitach politycznych na początku Galicji, w Sejmie Krajowym, później w Radzie we Wiedniu, a więc w elitach całej monarchii austro-węgierskiej. Jak biegła ta droga i czemu Witos ten tak duży awans społeczno-polityczny zawdzięczał? Droga polityczna Wincentego Witosa nie była wcale oczywista, ani łatwa, ani tym bardziej w żaden sposób zaplanowana. Ona była wypadkową wielu czynników. Myślę, że można o takich trzech grupach powiedzieć. Przede wszystkim o takich jego osobistych cechach, które gwarantowały to, że wykorzystał moment, w którym się znalazł i wykorzystał te możliwości, które w tym czasie, gdy się urodził, wychowywał, miał. No, pochodził z biednej chłopskiej rodziny, z takiej rodziny, jakich było wiele w tym czasie. Nie był wykształcony, bo skończył zaledwie 4 klasy szkoły powszechnej, ale miał coś, co go wyróżniało na tle rówieśników. Był niesamowicie pracowity, zdolny i ciekawy świata. Jak opisuje w swoich wspomnieniach, bardzo dużo czasu, gdy już nauczył się czytać i pisać, poświęcał właśnie na poznawanie przeszłości. Czytał klasykę literatury polskiej, ale czytał również rzeczy różne, które mogły mu się przydać w przyszłości. Miał też szczęście do ludzi, że trafił na dobrego nauczyciela, który mu w tej edukacji pomógł. No, dorastał w takich trudnych warunkach, też właściwych dla wielu jego rówieśników. On doświadczył ubóstwa, bo przecież trzeba pamiętać, że jego rodzina mieszkała w połowie domu, a w drugiej połowie mieszkała druga część jego rodziny. Dopiero później ten status materialny się trochę poprawił. Pracował fizycznie, więc doświadczył trudu tej pracy fizycznej i był świadomy tego, że to, co zarobił, to należy mądrze wykorzystać. Nie można tych pieniędzy ciężko zapracowanych stracić na rzeczy takie jak chociażby przyjemności. To też powodowało, że był bardzo oszczędnym człowiekiem. Nawet mówiono, że ta oszczędność graniczyła ze skąpstwem. To oczywiście później było cechą Witosa i zaletą, że nigdy, gdy pełnił funkcje publiczne, nie dbał o zaszczyty takie zewnętrzne, materialne. Raczej funkcjonował skromnie, bo w ciągu roku wydawał tych pieniędzy takich publicznych tyle, co w 2 miesiące jego następcy, przyszli premierzy w II Rzeczypospolitej. Poza tym też warto powiedzieć o tym, że urodził się w dobrym miejscu i w dobrym czasie. Znaczy, Galicja była takim miejscem wyjątkowym. Tutaj funkcjonowała autonomia. To sprawiało, że w pewien sposób chłopi mogli uczestniczyć w życiu politycznym. Odbywały się wybory, co prawda o charakterze ograniczonym, bo trzeba pamiętać, że wybory odbywały się na zasadzie kurii, cenzusu. No ale jednak był to jakiś element jawnego życia politycznego, który można było wykorzystać. No i to jest właściwy moment. Właściwy w tym sensie, że na jego dzieciństwo i tą młodość przypadają początki polskiego ruchu ludowego, tworzenia się zorganizowanej
formacji politycznej skupiającej chłopów, mieszkańców w tym przypadku Galicji, która później przekształci się w taką formę bardziej zorganizowaną w postaci ugrupowań chłopskich, w których Witos bardzo szybko się znalazł. Tutaj mowa o Stronnictwie Ludowym, ale też warto podkreślić, że to jest, mówiąc tutaj o Galicji, że to jest taki obszar, w którym funkcjonują gazety chłopskie, które wówczas zaczęły się ukazywać. Ci mieszkańcy wsi, ci bardziej światli albo aspirujący do tego, żeby być świadomym uczestnikiem ówczesnego życia publicznego, oczywiście w tych ograniczonych warunkach, do tej prasy sięgali. I Witos również do tej prasy sięgał i nawet jako młody człowiek do tej prasy zaczął pisać. Jakby też chciałbym powiedzieć o tym, że to jego doświadczenie życiowe powodowało, że on miał swobodę takiego kontaktu z ludźmi. To też była rzecz bardzo przydatna w przyszłości, w tej jego karierze politycznej. Znał problemy wsi, bo sam ich doświadczył. Znał oczekiwania mieszkańców wsi, bo cały czas w tej wsi mieszkał i miał kontakt z mieszkańcami wsi. Wykorzystywał te szanse, które wówczas były. No i do tego jeszcze myślę, że warto by powiedzieć o tym, że jakby oprócz tego, że był bacznym obserwatorem, że próbował opisywać tą historię, w której się znalazł, to także próbował ją zmieniać. To znaczy na początku angażował się w te ruchy takie, można powiedzieć, oddolne, inicjatywy lokalne. Był społecznikiem, działał w spółdzielczości. Dopiero później zaangażował się w kwestie, w ugrupowania polityczne i w politykę w takim szerszym wymiarze. I ta jego kariera nie wzięła się znikąd. Ona tak się rozwijała etapowo od tego poziomu wsi, Wierzchosławic, poprzez gminę, powiat tarnowski, później po Sejm Krajowy, bo przecież został posłem Sejmu Krajowego. No, a później został również posłem do Rady Państwa w Wiedniu. Także ta jego kariera polityczna rozwijała się etapowo, dorastał do pewnych funkcji i te wszystkie urzędy, funkcje, które sprawował, był wynik jego ciężkiej, samodzielnej pracy. Nikt mu tych zaszczytów, jakbyśmy mogli dzisiaj powiedzieć, nie dał. To było wszystko wypracowane ciężką pracą. Warto zwrócić też uwagę na to, że w sumie Witos, jeżeli chodzi o liderów ruchu ludowego, chociażby o posłów, już w okresie II Rzeczpospolitej, w sumie jednak był ewenementem. Proszę zwrócić uwagę na to, że duża grupa reprezentantów chłopów w parlamencie to byli inteligenci. To byli, no, szczególnie nadreprezentatywni wręcz, byli adwokaci. No dlaczego adwokaci? Często ci chłopi występowali w urzędach rozjemczych, stawali przed sądami, przez co szukali pomocy prawników. I tutaj jak gdyby następowała taka symbioza, identyfikacja części na pewno tego środowiska prawniczego z chłopami, która później w efekcie przynosiła takich ludzi jako reprezentantów chłopów. Witos od początku do końca był rolnikiem. I nie przestał nim być. W roku 1920, gdy przyjechano po niego do Wierzchosławic, zajmował się rolą. Nawet NKWD, gdy przyjechało pod koniec marca, to ten Witos był na wsi, w swoim gospodarstwie. Czyli jest i być może też należy tym tłumaczyć, że miał on ogromny szacunek wśród chłopów. Musimy pamiętać o tym, że chłopi w II Rzeczpospolitej, czy mieszkańcy wsi, to była w 1921 roku, to było 3/4 ludności, to była ludność mieszkająca na wsi. Ponad 60% utrzymywała się z rolnictwa.
to dawało mu tą wiarygodność w środowisku chłopów. Był wyrazicielem ich interesów, doskonale ich rozumiał z uwagi na to, że sam był chłopem, sam był rolnikiem. No i też dbało o to, żeby ten wizerunek cały czas podtrzymywać. Ta kwestia samego stroju nawet, że zawsze bez krawata, zawsze w wysokich butach. Ja pamiętam taki moment, kiedy w czasach dawnych brałem udział w konkursie wiedzy o II Rzeczypospolitej i mieliśmy do rozpoznania polityków, satyry, karykatury polityków II Rzeczypospolitej. Tylko Piłsudskiego i Witosa wszyscy rozpoznali. Innych nie, ale tylko Piłsudski i Witos byli na tyle wyraziści. Powiadomo, jeden chłop był, jeden prawdziwy chłop wśród tych ludzi. No i właśnie mamy rok 20 i ten polski Cincinnatus, jak w komiksie też chociażby mamy podkreślone, w momencie, kiedy ważą się losy Polski, losy niepodległości, jest przy orce, ale kiedy po niego przychodzą, tę orkę przerywa i jedzie do Warszawy. Natomiast nazywamy go ojcem niepodległości. Jest między innymi na wystawie Instytutu Pamięci Narodowej, tak zatytułowanej, poświęcona mu część. No, z racji na całość działań od końca I wojny światowej do momentu odparcia ofensywy bolszewickiej. A dlaczego? Co nam pozwala na to, żeby obok Piłsudskiego, Dmowskiego, Paderewskiego czy Korfantego na równi z nimi co najmniej stawiać Witosa? Tutaj myślę, że o tym decydują czyny Witosa i jego aktywność na kilku polach. Przede wszystkim należy wspomnieć o tym, że jego aktywność rozpoczęła się, taka aktywność niepodległościowa, nawet jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. On oczywiście, podobnie jak i wielu mieszkańców Galicji, początkowo wiązał przyszłość Polski, ziem polskich z zaborem, czy z zaborcą austriackim. Jednak w wyniku działań wojennych to oczywiście te poglądy się zmieniły. W pierwszym okresie wojny oczywiście popierał ideę Legionów, potem już nie. Ale też i w tej rasie, w wystąpieniach publicznych podkreślał, że Polska, tutaj mówię o tym okresie I wojny światowej, zasługuje i w przyszłości będzie państwem niepodległym, z rozległymi granicami, mówił o Polsce od morza do morza. Z racji tego, że był liderem Polskiego Stronnictwa Ludowego i był osobą taką wyrazistą, kojarzoną z najszerszą warstwą społeczną Galicji, ale także i z racji na to, że reprezentował pewne takie umiarkowane środowisko, był daleki od radykalizmów, to zaczął tą rolę w I wojnie światowej tutaj ze środowisku politycznym Galicji odgrywać bardzo istotną. I gdy monarchia austro-węgierska się rozpadała, to był naturalnym, albo jednym z wielu, z kilku takich osób, które mogło odegrać kluczową rolę w tym ważnym momencie dziejowym i stanął na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Oczywiście jego zasługi w tym czasie były bardzo istotne, bo kierował tą komisją. To był czas przecież bardzo trudny, bo należało przejąć administrację z rąk austriackich, budować polską administrację. To także był trudny moment z racji tego, że przecież rozgorzał konflikt o Galicję Wschodnią z Ukraińcami. Przyszłość wcale nie była taka jasna i trzeba było tutaj podejmować trudne decyzje i Witos się tych decyzji nie bał. No i oczywiście jakby dopełnieniem tego wszystkiego jest jego udział, kierowanie rządem obrony narodowej, kiedy stanął na czele Rady Ministrów i porwał chłopów do obrony przeciwko bolszewikom. Także były to zasługi i polityczne, przede wszystkim polityczne, które przyczyniły się do tego, że Polska tą niepodległość odzyskała, ale też
Mówiąc tak trochę szerzej, to warto powiedzieć, że on jakby swoim przykładem i tą działalnością zachęcił chłopów do tego, żeby oni poczuli się Polakami w tej Galicji, żeby zaangażowali się w te działania na rzecz niepodległego państwa polskiego. No, pamiętajmy, że 70 lat wcześniej miała miejsce rabacja galicyjska i jeszcze słowo Polak nie było takie oczywiste i konflikt między warstwami posiadającymi szlachtą a chłopstwem był bardzo rozgorzały, a tutaj Witosowi między innymi udaje się przekonać, że to oni są Polakami i to Polska, a nie cesarz austriacki może im zagwarantować ich prawa. Latem 1920 roku okazał się nie tylko wytrawnym politykiem, który potrafi porwać masy chłopskie, ale to, co świadczyło o jego wielkości, to jest też i taki spokój. Nie swoją postawą nie doprowadzał do jakichś podziałów, konfliktów, no chociażby na tle prowadzenia działań wojennych. Kwestie dotyczące dowodzenia armią, podejmowania decyzji operacyjnych, strategicznych pozostawiał wojskowym. Nie w żaden sposób tam nie ingerował, ani nie ulegał też potrzebom innych, którzy chociażby mówili, że no, należy dokonać radykalnych zmian w naczelnym dowództwie. Wykazał się też osobistą odwagą, bo przecież pojechał pod Radzymin, pojechał pod Nasielsk na pierwszą linię frontu. To nie tylko, żeby zobaczyć naocznie, ale też dać tego nowego ducha, pokazać tym żołnierzom na pierwszej linii, że jest z nimi. To czyni go mężem stanu, który zarówno potrafi podejmować racjonalne decyzje w bardzo kryzysowej sytuacji, ale też nie boi się narażać życia bezpośrednio, niemalże na linii frontu. Rząd Obrony Narodowej, o którym teraz rozmawiamy, to rząd bardzo szerokiej koalicji, niemal wszystkie. No i tutaj jak gdyby jest ta umiejętność, ta koncyliacyjność Witosa. On generalnie, bo jeżeli popatrzymy na tą całą jego karierę polityczną, chociażby nie wiem, nawet na rząd obrony narodowej, który był rządem szerokiej koalicji, ale i później no, udział w rządzie Hienopiasta. Komuniści zrzucali mu później zresztą, że jest ludofaszystą, czy był ludofaszystą. Później z kolei udział w Centrolewie. Wydaje mi się, że tu przede wszystkim zawsze Witos kierował się realizmem. Nie odrzucał wszelkie skrajności, zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Chłodno kalkulował, ale nie na rzecz... Te decyzje nie były podyktowane dobrem jego partii politycznej, jego zaplecza politycznego, ale wychodził z założenia, że najważniejszym jest dobro państwa. Był po prostu propaństwowcem. I z tego wynikały te decyzje. Wspominaliśmy o tej Polsce, czy pan doktor wspomniał o Polsce ludowej. Troszkę nam, nie ukrywam, ukradł rozwinięcie, czy wstęp do tego tematu, bo rzeczywiście ta Polska ludowa, ona się nam kojarzy z PRL-em. No to hasło zostało wykrzywione. Jak miała wyglądać ta Polska ludowa, o którą walczył Witos i do walki, o którą zachęcał chłopów? To miała być Polska demokratyczna, Polska praworządna, Polska sprawiedliwa, w której w wolnym państwie wolny obywatel, który prowadzi, który jest aktywny
który jest świadomym obywatelem, który jest aktywny zarówno dla tej małej społeczności, ale jego działania mają wpływać, mają się przyczyniać do dobrobytu całego narodu. Mhm. Do tego wrócimy pewnie za chwilę. Natomiast to, o czym pan mówił, no, Urząd Obrony Narodowej, ten okres odzyskania niepodległości, później walki o utrzymanie tej niepodległości i o granicę wschodnią, no to niewątpliwie jest taki czas, kiedy Witos no, jest ponad jakimikolwiek interesami politycznymi, kiedy jest jeden cel i jest w stanie w tym celu działać i innych do tego zachęcić. Przypomina się ten słynny list, który 2 lata wcześniej Piłsudski wysłał do Dmowskiego, kiedy kształtował się ośrodek władzy w Warszawie, a Dmowski był w Paryżu, nie wiadomo było komu alianci udzielą jakby legitymacji, kto będzie tworzył właściwe władze, było niebezpieczeństwo dwuwładzy. I wtedy Piłsudski pisze do Dmowskiego, panie Romanie, mniej więcej takie słowa, że w tym czasie wyjątkowym chciałbym, ważne jest, żeby się znaleźli ludzie, którzy są w stanie wznieść się ponad spory polityczne, ponad podziały. Chciałbym widzieć pana wśród takich ludzi. Niewątpliwie obok w tym momencie pana Romana, pana Józefa, pan Wincenty też był jednym z takich ludzi. No ale pytanie właśnie, czy później, a przy kolejnych koalicjach, przy Hienopiaście, przy kolejnym rządzie, czy potem przy Centrolewie, na ile Wincenty Witos był politykiem swoich wyborców, swojego elektoratu? Na ile zachowywał równowagę między tym, co byśmy szeroko określili racją stanu, a interesem, może brzydkie słowo, ale jednak klasowym, warstwy chłopskiej, która go wyniosła do tych godności. I możemy szukać jakichś takich przypadków, nie wiem. Czy nie poparli w pierwszych wyborach prezydenckich Zamoyskiego tylko dlatego, że był obszarnikiem i że to było nie do zniesienia dla chłopów? Czy później kwestia, czy reforma rolna była takim punktem spornym, wszystko albo nic, czy nie była? Potem w kolejnych latach kwestia strajków chłopskich. Pytanie, prawda? Jak panowie by to ocenili? Ja myślę, że tutaj już częściowo na to pytanie odpowiedział kolega Tomek. No tak tylko powiem, jeszcze te hasła takie Polska demokratyczna, praworządna, sprawiedliwa, wielu by się pod tym podpisało, prawda? Ale to jednak był jakiś konkretny program polityczny. Wydaje mi się, że tak na to pytanie już odpowiedział trochę Tomasz. To znaczy, Witos był przede wszystkim propaństwowcem i dobro ojczyzny przedkładał ponad wszystko. Znaczy, pamiętać trzeba, że to też o tym już żeśmy powiedzieli, że struktura społeczna była wtedy w Polsce taka, a nie inna, że 75% obywateli to byli mieszkańcy wsi, więc w pewnym sensie mówiąc o mieszkańcach wsi miał na myśli Polskę. Całą Polskę, tak, że próbował reprezentować całą Polskę. Oczywiście nie można wykluczyć, że pewne uprzedzenia z okresu wcześniejszego, czy z okresu zaborów, czy także te pewne takie resentymenty z okresu jeszcze wcześniejszego, I Rzeczypospolitej, w głowie ludowców, w tym również Witosa, istniała. Gdybyśmy przeczytali publicystykę na temat upadku chociażby I Rzeczypospolitej, na temat szlachty, to o czym i pisał Witos, ale także inni ludowcy, to byśmy doszli do tego wniosku, że jednak to szlachta jest winna upadku Rzeczypospolitej, że to szlachta później w okresie ziemianie, magnateria, w pewien sposób byli związani, przedstawiciele tych warstw byli związani z monarchiami zaborczymi. Także te pewne wrogów, zaborca, pleban, dziedzic. Uprzedzenia oczywiście na pewno jakieś były, ale myślę, że nie było tutaj radykalnego konfliktu. Znaczy nawet jeśli mówilibyśmy o reformie rolnej, to Witos był zwolennikiem reformy rolnej z odszkodowaniem. To miała być umiarkowana, stopniowa reforma, która nie podważyłaby, nie zniszczyłaby warstwy ziemiańskiej w Polsce. To oczywiście był problem bardzo, bardzo złożony. Ja myślę, że tutaj przede wszystkim należałoby powiedzieć, że Witos był propaństwowcem,
próbował w miarę możliwości tak oscylować, tak decydować i takie działania podejmować. Oczywiście, żeby jakby ta Polska jako państwo, żeby Polska się rozwijała w przyszłości. No jednak wielki kryzys gospodarczy pokazał, że te zaniechania, jeżeli chodzi o reformę rolną, w takim kształcie, w jakim ją uchwalono w lipcu 1920 roku, że one miały bardzo istotny wpływ na to, co się działo na wsi, na ten też ferment, na tą rosnącą pauperyzację i również doprowadziły do strajków chłopskich. Strajki te początkowo przecież miały podłoże ekonomiczne. Wielki strajk to już jest wielka akcja o charakterze politycznym, ale też u jej podłoża są problemy ekonomiczne wsi, które no, oczywiście możemy się zastanawiać, patrząc na te rozwiązania, które były przyjęte w grudniu 1925 roku, patrząc z perspektywy czasu, rzeczywiście no, chciano przeprowadzić tą reformę rolną, jednak ona była rozłożona na dziesiątki lat. Pytanie, czy gdyby wieś, i tu mówię o gospodarstwach drobnych, gdyby wieś weszła w wielki kryzys bogatsza, zasobniejsza w ziemię, te rodzinne gospodarstwa rolne, gdyby weszły w ten kryzys z nieco większym areałem, z większym inwentarzem, z większym zasobem gotówki, czy rzeczywiście ten kryzys tak ostro by się na wsi polskiej odbił? I to, co przyświecało Witosowi tak naprawdę, czyli to przeprowadzenie tej parcelacji ziemi, w istocie było w interesie całego państwa. Było w interesie dobrobytu obywateli. Mhm. Reforma rolna to jedno, to te ogólne zasady, o których pan mówił przed chwilą, to drugie. A gdyby panowie próbowali skonkretyzować jeszcze bardziej ten program polityczny, może systemowo, bardziej ustrojowo, jak sobie tę Polskę wyobraża i czy w tych wyobrażeniach, czy można dostrzec pewną ewolucję i w podejściu do reformy rolnej i... Ewolucję, przepraszam, bo... Proszę. Ewolucję w zasadzie Witos cały czas obserwował to, co się dzieje na scenie politycznej. W jaki sposób rozwija się ta demokracja? Proszę zwrócić uwagę, że w 1926 roku, 3 miesiące przed przewrotem majowym, Witos dokonuje analizy stanu polskiej demokracji. Dochodzi w sumie do zaskakujących wniosków, że no, okazuje się, że Polacy do tej demokracji, takiej nowoczesnej demokracji, ustalonej konstytucją marcową z 1921 roku, że Polacy jako społeczeństwo no, ciągle jeszcze nie dorośli. Pojawiają się takie choroby wieku dziecięcego. No, on tam nawet dokonuje takiego zresztą porównania. No, żyjemy w czasach, czy żyjemy w systemie politycznym, w którym głos oddany przez Poleszuka, który w zasadzie nie ma pojęcia o funkcjonowaniu świata. I jego najdalsza podróż była do miasteczka powiatowego na targ. Ten głos Poleszuka jest wart tyle samo, co głos profesora uniwersytetu. I to pisze polityk, który walczył z systemem kurialnym, prawda? Ja to, żeby każdy chłop mógł... Ale uznawał, że niestety przez tą chorobę dziecięcą społeczeństwo musi przejść. Żeby przejść, trzeba to społeczeństwo edukować
przygotowywać do takiego w pełni świadomego uczestnictwa w życiu politycznym, życiu społecznym. Te wszystkie wydarzenia poprzedzające rok 1926. Jeżeli byśmy, ja zachęcam Państwa do sięgnięcia, to nie jest duża broszura, tam jest bodajże 20 stron, Czasy i ludzie. Przecież on tam opisuje zarówno zachowania, nieodpowiedzialne zachowania posłów, którzy, no być może, że znaleźlibyśmy wiele analogii dzisiaj, którzy bardziej, którzy biegną do gazet, biegną do dziennikarzy, zamiast w ciszy analizować na chłodno i podejmować decyzje ważne dla kraju. Krytykuje urzędników, którzy nie wyzbyli się tego no nabytego w okresie, on to wiązał w zasadzie z tym faktem, że oni wszyscy w zasadzie wywodzą się z aparatu zaborczego, w którym nie nauczono ich podejmowania samodzielnych decyzji i brania odpowiedzialności za te decyzje. Ale też uważał, że to jest choroba wieku dziecięcego. Musimy wytworzyć pewien etos urzędniczy. To nie jest proces, który może się dokonać w ciągu 1, 5 czy 10 lat. Oczywiście w związku z tym, że polski parlamentaryzm no, był wówczas trapiony tą niemocą, on proponował już w tej broszurze konkretne rozwiązania. Tam szczególnie chodziło o wzmocnienie roli prezydenta, większą odpowiedzialność posłów. I proszę zwrócić uwagę, że w noweli sierpniowej, tej już po uchwalonej po przewrocie, w zasadzie te propozycje, te postulaty Witosa znalazły się w tej noweli, która miała naprawić polski parlamentaryzm. Piast poparł tą nowelę, bo ona w zasadzie miała wzmocnić na jakiś czas władzę wykonawczą, aby, no, aby ten system parlamentarny, system polityczny był bardziej stabilny. No właśnie, Witos, tak śledząc tę drogę w II Rzeczypospolitej, już po rządzie obrony narodowej, to dwa rządy, w których jest premierem, to są rządy prawicowe, czy mocno prawicowe. Wspiera na początku koncepcje ustrojowe prawicy, ale, tak jak pan mówi, zbliżając się do 26 roku, do maja 26 roku, dostrzega problemy, które ten system Konstytucji Marcowej wprowadził i no, opisuje pan broszurę, w której no, niemalże takie same są propozycje rozwiązań, jak te, które później Piłsudski wprowadza. A potem jakby jest tu od mocnej centroprawicy po 26 roku idzie coraz bardziej w stronę, no, w centrolewi już później najbardziej. No, niby wprowadza Piłsudski te rozwiązania, o które chodziło, ale rząd ludowca, tak, człowieka, który z ludu się wywodzi, do warstw ludowych się odwołuje, zostaje no, dwukrotnie obalony. Za pierwszym razem przez ruch oddolny, lewicowy, socjalistyczny bardziej, za drugim razem przez zamach majowy, wojskowy, ale w istocie też przez lewicę jakoś poparty. I potem zaczyna się ten rozjazd i można powiedzieć twarda opozycja wobec no, co najmniej równie twardych działań rządu. Witos ewoluował, bo ewoluowali, chociaż no, znaczy, czy ewoluowali, no, generalnie ci, którzy byli przy władzy, w jego opinii ewidentnie zmierzali w kierunku rządów autorytarnych, na które Witos się nie godził. Nie wyobrażał sobie, że silnym może być państwo, w którym obywatel nie jest wolny. To różniło Witosa od sanacji.
Sanacja uważała, że silne państwo to przede wszystkim silna władza wykonawcza. Witos uważał, że siła państwa tkwi w jego obywatelach, świadomych obywatelach. I dlatego następuje ten rozjazd. Mhm. Panie doktorze, bo też jest tak, że to, co Witos mówił, pisał w drugiej połowie już lat 30. później, no to już do tej broszury Czas i ludzie nie bardzo się miały, mhm. prawda? I czy ta ewolucja polityczna, ona wynikała bardziej z kwestii sprzeciwu wobec no, autorytarnego reżimu sanacji, czy rzeczywiście, nie wiem, patrzenie chociażby na rozwiązania polityczne i ideowe, które się dzieją wówczas w Europie. Bo cały czas jest tu jakieś dostosowywanie się do sytuacji, jakaś ewolucja. Wydaje mi się, że Witos jakby dostosowywał swoje postępowanie i swoje przemyślenia do tego, co jednak wydarzało się w Polsce. Jakby nie czerpał raczej wzorców z tego, co miało miejsce w zachodniej Europie czy u południowych sąsiadów, Czechosłowacji. Raczej próbował się dopasować odpowiedzi, zareagować na to, co dzieje się tutaj w kraju. Myślę, że podchodził do tego praktycznie. Znaczy próbował robić to, co można przeciwko sanacji, ale jednocześnie nie był gotowy na wszystko przeciwko sanacji. Tak jak już też tutaj było wspomniane, był daleki od radykalizmów. Nigdy na przykład nie zdecydował się, mimo takich propozycji, na współpracę z komunistami, którzy próbowali radykalnie występować przeciwko sanacji. Także myślę, że tutaj jednak pragmatyzm i jednocześnie takie oscylowanie w poczuciu pewnego poszanowania prawa było dominujące w postawie Witosa w tym czasie. Mhm, a tak spytam, trochę zaczepnie, czy przy decyzji o strajkach chłopskich tak to kwestia poszanowania prawa tutaj była na pierwszym miejscu? Strajk powszechny, czy wielki strajk chłopski miał być strajkiem przede wszystkim politycznym i pokojowym. To sytuacja jakby wymknęła się spod kontroli i skończyło się tak, jak się skończyło, ofiarami śmiertelnymi. Oczywiście można tutaj dyskutować, czy była to najlepsza metoda walki politycznej, ale też można postawić pytanie, czy to nie była jedyna metoda walki politycznej w tym okresie. W opinii ludowców była to jedyna skuteczna metoda, żeby sygnalizować na wielką skalę problemy nie tylko wsi, ale także problemy w ogóle funkcjonowania demokracji i państwa w tej drugiej połowie lat 30. Jasne. Wiemy oczywiście, czym były wybory brzeskie, wiemy o aresztowaniu i skazaniu Witosa, wiemy później o de facto przymusowej emigracji politycznej. I tak trochę można sobie popatrzeć na kilka takich osób. Witos był niemal rówieśnikiem Wojciecha Korfantego. Był 10 lat młodszy od Dmowskiego, a 10 lat starszy od Sikorskiego. Ileś takich ważnych postaci, bardzo zasłużonych dla Polski, których też określimy, czy zaliczymy do tego szerokiego grona ojców niepodległości, które po 26 roku co najmniej są na marginesie życia politycznego, a nawet podlegają szykanom, prawda, represjom politycznym. Nie da się tego określić inaczej. Korfanty i Dmowski umrą w 39 roku, tuż przed wojną. Witos będzie żył, przeżyje jeszcze całą II wojnę światową. Czy zgodziliby się panowie z tezą taką, czy z taką opinią, że no było to takie grono osób, z którymi historia obeszła się trochę niesprawiedliwie, że doznali losu, na który nie do końca sobie zasłużyli? Oczywiście zgadzam się z takim twierdzeniem, że te osoby, ci ojcowie ojczyzny, nie zasłużyli na takie postępowanie i to było rzeczywiście bardzo niesprawiedliwe dla tych osób. No, już
pomijając nawet zasługi Witosa z okresu odzyskiwania niepodległości i tworzenia niepodległego państwa, no proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że w III Rzeczpospolitej jakiś premier, w przypadku Witosa trzykrotny premier, przebywa w więzieniu, jest tam poniżany i musi sprzątać na przykład toalety gołymi rękami. Przecież to jest rzecz, którą trudno sobie wyobrazić, a taki los spotkał Witosa. Oczywiście mógłby jego los być jeszcze gorszy w przypadku Korfantego. Także dobrze, że akurat tutaj w przypadku Witosa jego życie potoczyło się tak, a nie inaczej. Z całą pewnością było to bardzo niesprawiedliwe i krzywdzące dla Witosa i dla tych osób. No tutaj też możemy mówić o odebraniu orderu Orła Białego. Witos został pozbawiony odznaczeń państwowych w latach 30. I to skutkowało tym, że ten proces jakby odzyskiwania tego orderu, tego znaczenia też trwał kilkadziesiąt lat. No, na szczęście już i pod koniec lat 80., pod koniec PRL-u, ale także przede wszystkim w okresie wolnej Polski, ta pamięć o Witosie i jego zasługach wraca. I to też między innymi dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej, bo niewątpliwie te zasługi wszystkich ojców niepodległości, bo trzeba podkreślać, bo popadamy w pewien taki nurt, że odzyskanie niepodległości zasługą tylko jednego polityka, w najlepszym wypadku dwóch. Odzyskanie niepodległości było zasługą wspólną. To było dzieło wspólne wielu ważnych osób, chociażby tych, o których tutaj pan doktor mówił, ale także to była zasługa całego społeczeństwa, albo znacznej części tego społeczeństwa. I trochę szczęścia, bo rzadko tak się zdarza, tak. Ale wtedy Polska miała w historii szczęścia, ale tak, to kwestia i tych osób, i tej umiejętności wydźwignięcia się ponad podziały i partykularne interesy. Wróćmy do tego okresu ciężkiego dla Witosa, lat drugiej połowy lat 30. Przebywa na emigracji, w kraju, w środowiskach ludowych, już po zjednoczeniu ruchu ludowego, szczególnie w tych młodszych środowiskach, wśród wiciarzy, jednak tendencje radykalne rosną, no też prowokowane działalnością rządu. Na ile Witos miał wtedy wpływ na to, co się dzieje wśród ludowców w kraju i jaka była tu jego rola? Witos generalnie był tym autorytetem ostatecznym. Żaden z działaczy, każdy wiciarz, który by otwarcie wystąpił przeciwko Witosowi, byłby skończony w ruchu ludowym, więc na pewno nadal odgrywał tą najważniejszą rolę tego autorytetu ostatecznego, jak gdyby sędziego w sprawach dotyczących organizacji ludowej w kraju. To, o czym tutaj wspomniał pan doktor, musielibyśmy się cofnąć do połowy lat 30., kiedy to komuniści po nieudanym tworzeniu, próbie stworzenia Frontu Ludowego zaczynają kierować swoich ludzi, szczególnie do partii, czy do młodzieżówek partii lewicowych i centrowych. To zresztą wyjdzie później w roku 1944 i w okresie późniejszym przy okazji tworzenia PKWN-u, a później zrębów tej tak zwanej władzy ludowej. Nikt oficjalnie przeciwko Witosowi by nie wystąpił, ale generalnie rzeczywiście w Wiciach pojawiały się różne nurty. I gdybyśmy zaczęli analizować pochodzenie czy aktywność poszczególnych działaczy, okazuje się, że ten radykalizm zazwyczaj jednak niestety był inspirowany przez, no dzisiaj byśmy powiedzieli, agenturę wpływu, ale tych ludzi, którzy wcześniej gdzieś tam byli oddelegowani z Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej do tych organizacji terenowych. Szanowni Państwo,
3 miesiące temu znalazłem w Archiwum Państwowym w Przemyślu dokument, sprawozdanie jednego z kół Związku Młodzieży Wiejskiej Wici z moich okolic, akurat z miejscowości, którą bardzo dobrze znam. I tam były na tym dokumencie podpisy trzech osób. Trzech wiciarzy, sekretarza, przewodniczącego i skarbnika. Tak się składa, że znam losy tych wiciarzy. Mhm. Przewodniczący został skazany na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Sekretarz pozostał, można powiedzieć, wierny temu odłamowi ludzi kojarzonych właśnie z Kojdrem i z Witosem. Skarbnik już został awansowany już przez pierwszą władzę sowiecką w 1939 roku. Objął tam jakąś funkcję administracyjną. To pokazuje, że też nie można jak gdyby szufladkować, prawda, tej organizacji czy nawet poszczególnych kół. Tak naprawdę każdy te swoje przekonania, czy rzeczywiście jest przedstawicielem nurtu Witosa, czy jest na przykład agrarystą od Miłkowskiego, no, czy jest jednak podatny na te wpływy komunistyczne. Często to przebiegało w obrębie nawet takiej małej zbiorowości. Mhm. Tutaj tylko jakby dopowiadając, co już powiedział Tomasz, chciałbym podkreślić, że także w Wiciach byli ludzie bardzo szlachetni. Chociażby, nic nie mówił, że nie. Tak, i nawet znajdowaliście, byli działaczami Wici. Była jedna osoba, która jest przecież kandydatem na ołtarze. Mówię tutaj o głowie rodziny Ulmów z Markowej. Także trzeba być bardzo ostrożnym, właśnie żeby uniknąć tego szufladkowania, ponieważ można tutaj skrzywdzić tak, wielu osób. Nie chodziło mi o ukazanie Wici jako jakiejś kryptokomunistycznej organizacji, ale na pokazanie jednak, że tak też jest w innych partiach w tym czasie opozycyjnych, że ci młodzi mają dość po prostu i szukają bardziej radykalnych rozwiązań w kwestiach społecznych i w kwestiach politycznych. Nie od razu mówię rewolucyjnych czy komunistycznych, ale bardziej radykalnych niż to, co ich starsze pokolenie prezentowało. A pytanie jest moje jeszcze takie. Na miejscu mamy, nie wiem, Rataja, innych polityków, Witos jest na emigracji. Jaka jest jego, oprócz tego, że jest takim najwyższym autorytetem, jaka jest jego realna rola, realne przełożenie na to, co w drugiej połowie lat 30. dzieje się w ruchu ludowym w kraju? Jakby panowie odpowiedzieli? Wydaje dyspozycje. Wydaje dyspozycje. Te dyspozycje, one są w różny sposób absorbowane przez struktury krajowe, ale no, nawet gdybyśmy sięgnęli do wspomnień Witosa, proszę zwrócić uwagę na to, że on też mógł być dezinformowany, bo przyjeżdżali do niego różni ludzie. Musiał z tego napływu tych informacji wyłowić te prawdziwe. Oczywiście miał kilku zaufanych działaczy, którzy do niego przyjeżdżali, no ale mimo wszystko ten szum informacyjny był. Strajk chłopski w 1937 roku został przeprowadzony. Witos przeciwstawił się, no, można powiedzieć, że zagrał wabank. Mhm.
i jego ludzie jednak utrzymali stronnictwo ludowe, odpadli ci dawni wyzwoleńczcy czy przedstawiciele stronnictwa chłopskiego. Stronnictwo się skonsolidowało. Tutaj przy SL był obok Narodowej Demokracji wówczas no, największą oczywiście partią. Znaczy było 100 tysięcy. Sto kilkadziesiąt tysięcy osób opłacających składki. To jednak był ewenement. Więc utrzymywał kontrolę nad partią. Udało mu się mimo tych rozłamów utrzymać no, siłę stronnictwa. Przeprowadzono ten strajk chłopski w roku 1938. Jak gdyby patrząc też, obserwując na to, co się dzieje na arenie międzynarodowej, takie działania bardzo zdecydowane, no, powoli są tonowane. Ale no, tak samo chociażby kwestia wyborów parlamentarnych, prawda? Zgodnie z tą sugestią dochodzi do bojkotu, do mimo wszystko udanego bojkotu wyborów. Nieliczni wystąpili ze stronnictwa w trosce o mandaty poselskie. Więc jego wpływ był nadal realny, był on autorytetem. No i chyba w ostateczności też no, nawet i marszałek Rataj w mojej opinii ustępował pod wpływem stanowiska Witosa. Ta i zwartość, spoistość i szerokie struktury Stronnictwa Ludowego, no później dały efekt chociażby w postaci podziemnych struktur w czasie II wojny światowej, niezwykle szeroko rozbudowanych ruchu ludowego podziemnego i na po wojnie nieprzypadkowo to Polskie Stronnictwo Ludowe było głównym, jawnym, politycznym przeciwnikiem reżimu. No i nieprzypadkowo też Witosa próbował, no właśnie, próbowano zanęcić. To teraz jest pytanie. Prawda, tym stanowiskiem zastępcy Bieruta, prawda? W PRL-owskiej historiografii to się spotka, można spotkać z taką tezą, że ta ewolucja polityczna właśnie i przejście na bardziej, od bardziej centroprawicowych na bardziej centrolewicowe pozycje w drugiej części międzywojnia doprowadzi Witosa do KRN-u, prawda? Tak lubili komuniści pisać. No, wiemy oczywiście, że tak nie było. No ale to proszę ten jakby szerszy okres skomentować. Mamy 39 rok, jest już zagrożenie bezpośrednie wojną. Witos decyduje się, żeby jednak zaryzykować, wrócić do kraju i trafia do więzienia. I co dalej? Trafia do więzienia na szczęście na krótko, gdyż z tego więzienia został zwolniony. Widział wcześniej, co się stało w Czechosłowacji. Widział, na czym polega polityka Niemiec i do czego dążą Niemcy. I ten okres po powrocie z tego wygnania, z emigracji do Czechosłowacji, po powrocie do Polski, wykorzystuje na to, żeby przygotować chłopów, oczywiście w miarę swoich możliwości, na to, co prawdopodobnie się wydarzy, czyli na agresję niemiecką. Wiedział, że państwo polskie znajduje się w niebezpieczeństwie i że bez świadomości tego, jak należy postępować w przypadku tego zagrożenia, jak chłopi mają postępować, mieszkańcy wsi w przypadku tego zagrożenia, no może być... Znaczy, Witos chciał przygotować chłopów na to zagrożenie niemieckie, pokazać, jak należy postępować, że należy tutaj dać odpór, czy próbować dać odpór Niemcom i że no, przychodzą ciężkie czasy i bez postawy chłopów
taki dalej propaństwowej, bez ich zaangażowania i patriotyzmu, los Polski jest zagrożony. Mhm. Macie służyć państwu bez względu na to, jaki jest rząd. Macie służyć państwu bez względu na to, jaki jest rząd. I Witos w tych swoich spotkaniach, które są organizowane wiosną, latem, on mówi, że to będzie wojna totalna. To nie będzie wojna armii. To będzie wojna narodów. Wiedział, przewidział, bo fakty były, to potwierdziły. Wiedział, że będzie to wojna na wyniszczenie narodu. Starał się chłopów na te trudne czasy przygotować. Mhm. Biorą udział w obronie Polski w 1939 roku. Później niemal cały kraj zostanie pokryty siatkami trójek ludowych konspiracji chłopskiej. A sędziwy już bardzo Witos, co robi w czasie II wojny światowej? Jaki stosunek do niego jest Niemców, jak i podziemia londyńskiego? I zarówno Niemcy, jak i podziemie londyńskie mają plany wobec Witosa. Witos był na tyle istotną postacią w życiu publicznym, cieszącą się zaufaniem społecznym, że pozyskanie jego w jakiś sposób miało być korzystne czy to dla władz okupacyjnych, czy to później dla Polski podziemnej. Niemcy oczywiście mieli taką wizję i pomysł, żeby podczas aresztowania, bo tutaj trzeba dodać, że Witos został aresztowany najpierw w Jarosławiu, potem przebywał na zamku, w więzieniu na zamku w Rzeszowie, potem był wwieziony przez chwilę do Rzeszy, do Zakopanego. Ostatecznie większą część wojny spędził w Wierzchosławicach w areszcie domowym. Niemcy robili wobec niego podchody, żeby stanął na czele marionetkowego rządu polskiego, takiego coś à la Vichy. Witos kategorycznie odmówił tej współpracy. Natomiast podziemie niepodległościowe, rząd londyński i przedstawiciele rządu londyńskiego mieli taki plan, żeby ściągnąć Witosa do Londynu, żeby przez tą postać Witosa, jego zaangażowanie, także i ten sędziwy wiek, doświadczenie, złagodzić te konflikty, które na emigracji w Londynie były wśród przedstawicieli polskich władz. Oczywiście to nie doszło do skutku z różnych przyczyn, także i zdrowotnych, ale przede wszystkim organizacyjnych. No i Witos był oczywiście też takim łakomym kąskiem propagandowym dla samych komunistów, co już zostało zasygnalizowane. W zasadzie zaczęli szukać już Witosa wcześniej, prawda? Okoliczności nie znaleziono dotyczące tak, dobrze, ja przepraszam, bo przerwałem. Po kolei. Także Sowieci również próbowali znaleźć sposób, żeby tego Witosa pozyskać, bo wiedzieli, że postawienie go po ich stronie, czy po stronie polskich komunistów, będzie propagandowo bardzo korzystne. To będzie element taki też rozpraszający, dezinformujący, dzięki czemu może uzyska się pewne poparcie na wsi. Poszukiwania Witosa zaczęły się wcześniej, już w 1942 roku. Okazało się, że w niewoli sowieckiej, potem na Syberii przebywa brat Witosa, Andrzej, którego udało się pozyskać i on był potrzebny z racji tego, że miał nazwisko Witos. I został osobą odpowiedzialną przecież za rolnictwo w komunistycznym rządzie. Co prawda krótko, ale jednak tam się znalazł. No i oczywiście tutaj były też próby, tak jak już sygnalizowano, pozyskania Witosa do Krajowej Rady Narodowej, co oczywiście też nie doszło do takiego formalnego skutku. Ale ogłoszono, chociaż Witos nigdy w posiedzeniach Krajowej Rady Narodowej nie uczestniczył, ani nigdy też publicznie nie powiedział, że tak, jest członkiem, popiera zaproszenie, które otrzymał. Mhm. Być może ta próba takiego wciągania Witosa
czy wskazywania tego, że w pewnym okresie życia, no w drugiej połowie lat 30. on zaczął skręcać w lewo, być może tego typu narracja, czy tego typu narrację musimy wiązać z pewną specyfiką historiografii PRL. Jasne. Musimy pamiętać o jednej rzeczy. No, historiografia była w jakiś sposób, historycy musieli legitymizować przejęcie władzy po 1944 roku, no de facto przez uzurpatorów. Nie wszyscy historycy chcieli zajmować się Gwardią Ludową i Polską Partią Robotniczą. Szukali też swojej niszy, prawda? Jakiegoś tematu, który... Ja słyszałem taką opinię, że często właśnie badaniem ruchu ludowego zajmowali się, jeżeli chodzi o historię najnowszą, zajmowali się ludzie, którzy nie chcieli po prostu... Też była to forma pewnej ucieczki od poruszania się po tematyce walki ludu o prawa i o niepodległą Polskę, a jednocześnie unikanie tutaj szczególnego pisania o roli, decydującej roli PPR. Proszę zwrócić uwagę, zresztą już w latach 50., w zasadzie od 57 roku, chyba w 57 roku ukazało się to pierwsze dwutomowe wydanie Strajku Chłopskiego w Małopolsce, strajku z 1937 roku, wybór dokumentów. I tamte dokumenty, one miały pokazywać tą radykalizację, walkę chłopów, eksponowano szczególnie te wątki dotyczące tej konfrontacji, w tych konfrontacji, w których padły ofiary śmiertelne, prawda? Nie chcę generalizować. Co do na przykład wydarzeń w Majdanie Sieniawskim, uważam, że doszło tam do zbrodni. Po prostu zbrodni, którą popełniła policja. Ale na przykład analizując wypadki z miejscowości Munina, patrząc na te raporty policyjne, porównując raporty policyjne, raporty starostwa, przyglądając się działaniom niektórych osób, które w tych raportach gdzieś się pokazują, odnoszę wrażenie, że część tych krwawych rozruchów była inspirowana przez komunistów. Tych, które miały taki krwawy skutek. Do czego zmierzam? Te ofiary śmiertelne były takim doskonałym przykładem sojuszu robotniczo-chłopskiego, który miał się już wykuwać w okresie międzywojennym. Sojuszu, który miał się tworzyć nawet ponad głowami działaczy PSL. Tak, zdrowe warstwy ludowe już od kostki Napierskiego. Tak. I być może to pokazywanie też i tej lewicowej twarzy Witosa, rzekomej lewicowej twarzy Witosa, no to było no, w pewnym sensie taką próbą, znaczy można by to było skwitować takim powiedzeniem: i wilk syty, i owca cała. Piszemy
piszemy o ruchu ludowym, piszemy o tym lewicowym, czy tym skręcie w lewo stronnictwa ludowego, nie piszemy, piszemy generalnie o historii najnowszej, ale nie piszemy zbyt wiele o komunistach. Mhm. To jakby ta cała historiografia, to, czy też historia strajków chłopskich, to odrębny temat. Ale z to pewnością wymaga ponownego, jak gdyby ta wymaga ponownego przejrzenia tych wszystkich publikacji, bo my często się opieramy tak dosyć bezkrytycznie, bez pewnej refleksji. Opieramy się często na tych opracowaniach, które powstawały gdzieś w latach 50., pod koniec lat 50., 60., 70. Tymczasem być może to ta analiza działalności ruchu ludowego, ona by wymagała nowego spojrzenia, być może nie tylko ponownej analizy tych samych dokumentów, ale również poszukiwania nowych dokumentów, które by uzupełniały ten obraz spowodowałyby, że bylibyśmy w stanie zbliżyć się do jakiejś wiedzy obiektywnej na temat i ruchu ludowego w tamtym okresie, no i też działaczy, roli, jaką odgrywali. No i ten ostatni moment życia Witosa, no właśnie przedstawiany później jako moment, kiedy niemalże współtworzył władzę ludową jako członek KRN-u, no to też jest moment no taki, kiedy to już jest niezwykle sędziwy człowiek, prawda, schorowany, częściowo sparaliżowany, a tutaj przyjeżdżają, wymuszają tak naprawdę, żeby go wozić gdzieś tam, tu Warszawa, tu gdzie indziej, mirażami jakichś spotkań politycznych. Pytanie też, czy to nie przyspieszy śmierci. Zdąży jeszcze Witos być formalnie prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego, już z dodaniem tego przymiotnika Polski, ale wkrótce umrze. Zbliżamy się do końca, proszę Państwa, tej części dyskusji. Może tak krótko, ostatnie pytanie bym Panom zadał. Czytając wspomnienia czy inne dokumenty, pracując nad tym albumem, co Panów poruszyło najbardziej? Czy był taki moment, który jakby niezależnie od tej faktografii, tak w życiorysie, czy politycznym, czy osobistym Witosa, wywarł na Panach największe wrażenie? Wydaje mi się, że próbuję się przeczytać to, co napisał Witos, czy to jego wspomnienia, czy publicystykę, to historii, zresztą każdy inny czytelnik jest zaskoczony ilością tych publikacji, które Witos napisał i tych jego wszystkich przemyśleń i refleksji. Naprawdę skala pisarstwa Witosa jest niebywała i gdybyśmy odnieśli to do polityków, innych ważnych polityków w okresie II Rzeczypospolitej, to jednak Witos tutaj urasta na ogromnego lidera. Dla mnie osobiście, czytając wspomnienia Witosa, najbardziej, można powiedzieć, wzruszającym fragmentem są fragmenty dotyczące jego dzieciństwa, kiedy opisuje, jak wyglądało to życie w okresie zaborów, ta bieda, jak próbuje się z tą biedą walczyć, jakie wrażenie na rodzinie wywiera to, jak Witos czyta im na przykład książki, rodzice nie byli piśmienni. Widać było, że mimo tego, że to był człowiek już dorosły, gdy te wspomnienia pisał, bo pisał je w drugiej połowie lat 30., to cały czas był związany z tą wsią, z której się wywodził, z tymi rodzinnymi Wierzchosławicami. I pamięta bardzo wiele detali. On potrafi opisać, jak się nazywały poszczególne części wsi, co tam rosło, jacy ludzie mieszkali, sąsiedzi. Naprawdę tutaj jesteśmy pod ogromnym wrażeniem jako czytelnicy. A druga rzecz to myślę, że ponadczasowość pewnych sformułowań, myśli Wincentego Witosa. No chociażby, tutaj można mnożyć przykładów, ale powiem tylko o takim
podejściu Witosa do urzędników, że uważał, że że praca w urzędzie to jest służba, że powinni tam trafiać ludzie solidni. I jakby ten przymiotnik solidny był tutaj najważniejszy. Oczywiście fachowcy jakby też, ale to jakby było skutkiem tej solidności. O tym, jak należy prowadzić politykę, że polityka to nie jest tylko sposób na sprawowanie władzy, tylko sposób na rozwiązywanie pewnych problemów. I także wydaje mi się, że z tej myśli politycznej Witosa istotne jest to, że on nie myśli o 4 latach do przodu, albo o 2 czy tam o końcu kadencji, tylko myśli szerzej, w dłuższej perspektywie i cały czas na pierwszym miejscu stawia tą Polskę, dobro Polski i ludu, czyli nie tylko chłopów, ale także pozostałych obywateli Polski. Dziękuję. Kolega drugim wątkiem ukradł mi moje wystąpienie, bo dokładnie nie chciałem powiedzieć to samo. Ponadczasowość przemyśleń Witosa. Proszę Państwa, jeżeli przejrzymy jego publicystykę, ale też i wystąpienia sejmowe, to okazuje się, że wiele tematów, które poruszał, wiele wniosków, analiz jest do dzisiaj aktualna, dokładnie. I chyba mógłbym jeszcze tutaj o paru kwestiach jeszcze omówić, ale może, żeby nie łamać dyscypliny czasowej. Dobrze. Proszę Państwa, dziękuję bardzo wszystkim Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo naszym gościom za przyjazd do Krakowa i rozmowę. Zachęcam wszystkich do korzystania z oferty Instytutu Pamięci Narodowej, do zaglądania do naszej księgarni, gdzie też te pozycje można nabywać. A całość tej dyskusji wkrótce będzie dostępna też na stronach Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo.